już myślicie o ślubie? No tak, już myślimy, planujemy, mieliśmy pierwsze spotkanie. Na razie mamy moodboard, znaczy w sensie zbieramy inspiracje na Instagramie, wszystkiego co nam wyskakuje. Co nam się podoba, dokładnie mieliśmy pierwsze spotkanie z wedding plannerką, więc już mniej więcej mamy ustalone co byśmy mniej więcej chcieli. No i to jest jednak dużo roboty, nie spodziewaliśmy się chyba, że aż tyle. Tak, dużo trzeba zrobić przed, żeby w ogóle ona zaczęła planować. Dokładnie, więc powoli, też nie nakładamy na siebie zbyt dużej presji, po prostu na spokojnie planujemy. A kiedy? Już macie jakiś taki... Chcielibyśmy równo rok po zaręczynach, czyli na początku lipca przyszłego roku. Zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko się uda w terminie. Miejsce jakieś wymarzone? No chyba zostajemy przy Włoszech. Tak. Ale jest jeszcze plan taki, że może to będzie Hiszpania, czyli w ogóle zrobimy klamrę miejsca, w którym się poznaliśmy i w którym to wszystko się zaczęło. Więc jeszcze gdzieś Hiszpania jest na tapecie. Dokładnie. Nie możecie wziąć ślubu w Polsce też. Co o tym myślicie? To jeszcze nie, ale... Ale może coś się zmieni. Może coś się zmieni i trochę na to liczymy, bo nie ukrywam, że trochę by nam to ułatwiło z planowaniem w ogóle ślubu i ceremonii i w ogóle wszystkiego, więc nie wiem, jak ktoś nas słyszy, to dobrze by było, żeby to już się wydarzyło do lipca. To jest też taki temat, który był obiecywany, że będzie w jakiś sposób rozwiązany, bo to nie jest też kwestia tylko ślubu, ale kwestia na przykład dowiedzenia się, co się dzieje z partnerem, dziedziczenia. Czy to was boli czasami, przeszkadza wam mocno w takim codziennym funkcjonowaniu? Wiesz, w ogóle wydaliśmy też komiks a propos tego, jakie teraz może mamy zabezpieczenia prawne jako pary jednopłciowe, ale też po prostu parę żyjących w związkach nieformalnych. Tak. Więc no tutaj wchodzi zwykle w grę no notariusz i po prostu upoważnienie notarialne, które trzeba ze sobą nosić w razie właśnie powiadomienia. No ale oczywiście no, jest to dalej jakby łapanie się tych opcji, które są dostępne, a nie po prostu opcja jednej ceremonii, podpisania na przykład takiego dokumentu, który już by regulował z góry po prostu te wszystkie kwestie. No, tak, znaczy to jest trudne i wydaje mi się, że teraz zrobi się trochę... Bo to jest tak, jeżeli problem ciebie nie dotyczy tak w 100%, no to nie zdajesz sobie sprawy, jak on jest ważny. No i w momencie, kiedy powiedzieliśmy sobie już, że tak, to jest ten, robimy ten krok i chcemy ślub, no to zaczynają się robić problemy. A gdzie ten ślub? A jak to zrobić? Czy to w Polsce będzie możliwe? Jak to później rozwiążemy? Jeżeli nawet weźmiemy ślub w miejscu, w którym możemy wziąć ślub, czyli na przykład Madeira, no to co będzie, jak wrócimy do Polski? To nie jest akceptowane, więc jakby pojawiało się bardzo dużo kolejnych znaków zapytania i coraz bardziej nas to doskwiera, bo to, że mamy uregulowane u notariusza pismo, gdzie wiemy, że możemy otrzymać informację medyczną a propos naszego stanu zdrowia, jeżeli coś się zdanie odpukać, oczywiście. No to mamy to, ale są jeszcze inne rzeczy, nie wiem, co będzie z naszym wspólnym majątkiem, jakbyśmy chcieli to rozwiązać, kwestie podatkowe. No jest bardzo dużo takich rzeczy, które w momencie, kiedy już ten związek nabiera takich kształtów no bardzo poważnych, to coraz bardziej zaczynają właśnie doskwierać te braki, których nie ma i nagle musimy znaleźć drogę dookoła, żeby to w ogóle miało sens.